Gregor Niegowski, dzień dobry, to jest rozmowa Echo 24, a moim Państwa gościem jest Hieronim Kuryś, członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie naszych słuchaczy, widzów. Grudzień to taki czas, kiedy trzeba już dopinać ten budżet, zaraz go będziemy mieli. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o powiat wrocławski? Na pewno powódź tutaj będzie tym, co będzie determinowało wysokość budżetu. Tak, panie redaktorze, zanim przejdziemy do budżetu i do tej powodzi, to jest czas świąt magiczny, jeżeli mogę oczywiście. Proszę bardzo. Chciałbym złożyć życzenia wszystkim naszym widzom, mieszkańcom powiatu wrocławskiego, wszystkiego dobrego w tym okresie przedświątecznym. Nie będzie mi już pewnie dane w tym roku z Państwem się widzieć, także wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, przede wszystkim zdrowia. To wracając do tego budżetu, to będzie trudny do spięcia budżet, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło w tym roku, czyli bardzo powódź? Trudny, panie redaktorze, dlatego że strat powodziowych nie mamy oczywiście tak dużych jak Kotlina Kłodzko. Natomiast to jest 139 milionów ponad, także straty są dotkliwe. Złożyliśmy wnioski do wojewody. Miejmy nadzieję, że zostaną pozytywnie jak najszybciej rozpatrzone i w przyszłym roku będziemy mogli te wszystkie straty powodziowe realizować. Głównie drogi oczywiście i mosty, ścieżki rowerowe i chodniki podmyte. Jeden most został całkowicie ściągnięty przez tą powódź. To jest w gminie Mietków. Trzy, czy cztery są podmyte, jeszcze są w dalszym ciągu zamknięte, także tych strat powodziowych mamy sporo, głównie na drogach. No właśnie, bo głównie mówiło się o południu regionu, też dużo o Wrocławiu. Wiadomo, że tu oczy kamer były skierowane na Wrocław, ale także powiat wrocławski tutaj mocno ucierpiał w trakcie tej powodzi. Powiat wrocławski mocno ucierpiał, ale to jest kropla w morzu strat, potrzeb, to co jest w Kotlinie Kłodzko, a to dzięki zbiornikowi Racibórz Dolny, który został wybudowany i który tak naprawdę ochronił powiat wrocławski, Wrocław, Opole. No powiedzmy to wprost, to dzięki właśnie temu zbiornikowi uszliśmy, można powiedzieć, suchą stopą niemalże. Mocno trzeba było weryfikować te plany, jeżeli chodzi o budżet, to znaczy po prostu, czy pewne rzeczy, które sobie założyliście na przyszły rok, trzeba było odłożyć na przykład jeszcze kolejne? Bardzo mocno, więc nie mogliśmy sobie pozwolić na drastyczne zwiększenie tych wydatków. To, co oczywiście było planowane i to, co jest potrzebne, jest w tym budżecie. Natomiast no, trzeba było te plany jednak zweryfikować. To nie jest tak, że się oczywiście nic nie będzie działo, no bo tak jak już ustaliliśmy przed wejściem na antenę, mówił pan, że sporo będziecie inwestować w zdrowie mieszkańców. Tak, to jest mój pion, więc jeżeli mogę, to powiem tutaj na ten temat troszkę więcej. Sport i zdrowie. Zdrowie i sport. To idzie to w parze. To są moje piony, za które odpowiadam. Został utworzony nowy wydział, Wydział Zdrowia. Powołaliśmy 2 miesiące temu panią dyrektor Kamilę Nachorską i jeżeli chodzi o zdrowie, idziemy, nie mamy szpitala, to wszyscy wiemy, w powiecie wrocławskim nie ma takiej potrzeby. Jest Wrocław, bo to jest obarzanek Wrocławia, nasz powiat wrocławski. W związku z tym nie ma potrzeby tworzenia szpitala, natomiast dzięki temu będziemy mogli większe środki wydawać na profilaktykę. Psychiatria dziecięca, dzieci, młodzieży, tutaj najbardziej chcemy się pochylić. Mamy w terenie, w 7 gminach gabinety zamiejscowe, poradni pedagogiczno-psychologicznej, więc tutaj będziemy to wykorzystywać. Idziemy w współpracę z gminami, to co żeśmy założyli sobie 7 maja przy wyborze nowego zarządu. A jeżeli chodzi o sport, to jak będzie wyglądało to właśnie w powiecie wrocławskim? Słyszałem o takiej rywalizacji międzygminnej. Tak, sport na poziomie dzieci i młodzieży, bo ten wyczynowy zostawiamy większym aglomeracjom, takim jak Wrocław. Natomiast my chcemy się mocno pochylić nad i pochylamy się już. Ten nowy rok, nowy budżet będzie tego przykładem, gdzie idziemy w współzawodnictwo dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w grach zespołowych, w dyscyplinach indywidualnych, na poziomie rozgrywek otwartych mistrzostw powiatu wrocławskiego. I ten nowy rok 2025 będzie taki pilotażowy, można powiedzieć.
Ale jak będziemy organizować, panie redaktorze, ten sport, skoro nie mamy obiektów? No właśnie chciałem zapytać o tę infrastrukturę. Czy to będą inwestycje w nową infrastrukturę, czy bazowanie na tym, co jest w gminach? Właśnie. Nie mamy obiektów, jedynie co to mamy ośrodek sportów wodnych w Bożygniewie, który będzie oczywiście też wykorzystywany w tych dyscyplinach, które będziemy mogli. Planujemy tam zorganizowanie, nie wiem czy się uda już w przyszłym roku, ale w 2026 z pewnością tak. Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej, Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej plażowej. Ten ośrodek jest idealny do zorganizowania takich zawodów już dużych. Natomiast to, co wcześniej powiedziałem odnośnie tego sportu na poziomie powiatu, czyli współzawodnictwa, rywalizacji powiatowej, to tutaj właśnie idziemy w współpracę z gminami. Gminy, 9 gmin mamy. Zapraszamy ich i zaprosimy ich do współpracy, do organizacji. Tam są obiekty sportowe i wspólnie będziemy organizować takie turnieje, takie zawody na poszczególnych gminach w zależności od dyscyplin sportowych. No właśnie, to jest wiele gmin, każda pewnie ma inne potrzeby, inne budżety, to wygląda zupełnie inaczej, gdzie nie spojrzymy. To też właśnie, jak jeżeli przygotowujecie budżet, to pewnie trzeba wziąć pod uwagę różne potrzeby różnych mieszkańców. Tak, panie redaktorze, i to, co chciałbym podkreślić, to jest to, że mieszkańcy poszczególnych tych naszych gmin, 9, to są mieszkańcy naszego powiatu. A mieszkańcy naszego powiatu to są mieszkańcy tych gmin, więc to są nasi mieszkańcy. I tak jak założył sobie od samego początku, od 7 maja, zresztą notabene 7 maj to są moje urodziny i Rada Powiatu Wrocławskiego taki prezent mi, że tak powiem, ufundowała w tym dniu, powołując mnie na członka zarządu i cały zarząd 7 maja, żeśmy się spotkali po raz pierwszy, stworzył dogodne warunki do współpracy. Taki był plan, projekt i przez te pół roku tak realizujemy współpracy właśnie z gminami na różnych dziedzinach życia, w różnych tutaj gospodarce, tych wydziałach, jakie realizujemy te zadania nasze wspólnie z gminami. I ten sport, o którym wspomniałem, jest również współpraca z gminami na tym poziomie sportowym. I rozmawialiśmy już wcześniej o tym zdrowiu. W związku z tym też będziemy mieli już na samym początku stycznia w przyszłym roku spotkanie ze wszystkimi wójtami i burmistrzami. Zresztą nie po raz pierwszy, bo już takie spotkania miały miejsce dwa. Po raz trzeci, tym razem odnośnie zdrowia, chcemy wspólnie podjąć kroki, jeżeli chodzi o nasze poradnie pedagogiczno-psychologiczne, o psychiatrię dziecięcą, bo ten problem narasta. Mieszkańców naszej gminy przybywa i to w zawrotnym tempie. Tych problemów to są, mam na myśli tutaj problemy zdrowia psychicznego wśród dzieci, wśród młodzieży, narastają, więc wspólnie chcemy pochylić się nad tym. Mamy już wypracowane z dyrektorem Michałem Iwanem pewne propozycje i w styczniu chcemy je przekazać właśnie wójtom, burmistrzom i wspólnie pochylić się nad tym problemem. To już tak trochę na koniec, jakbyśmy mieli tak spiąć klamrą tę rozmowę, jakbyśmy się spotkali za rok, to co pan uzna za sukces w tym kolejnym roku, troszeczkę takim pełnym wyzwań, to co będzie takim sukcesem, jakbyśmy się spotkali za rok i powie pan, to się udało zrobić? Tak, no przede wszystkim odpowiem na te moje piony. Sukcesem zdecydowanie będzie to, jeżeli uda nam się zamknąć, bo jesteśmy w tej chwili w trakcie pisania programu zdrowotnego i ten rok 2025 będzie kluczowy, jeżeli chodzi o te nowe programy, które będziemy wprowadzać, prozdrowotne, profilaktyka, rehabilitacja osób starszych i tutaj chcemy ten 2025 rok wykorzystać w ten sposób, żeby w 2026 już pójść na całego z znacznie większym budżetem i to, co wspominałem wcześniej odnośnie sportu,
żeby te rozgrywki na poziomie otwartych mistrzostw powiatu wrocławskiego w różnych dyscyplinach sportowych uiściły się, ziściły się i mogły być realizowane już w kolejnym 2026 roku w pełnym wydaniu we wszystkich dyscyplinach sportowych. I niech to będzie puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję panie redaktorze. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w tym okresie magicznych świąt. Dużo zdrowia dla wszystkich naszych widzów, a za waszym pośrednictwem dla waszych rodzin również proszę przekazać najlepsze życzenia świąteczne. My także dołączamy się do tych życzeń. Do zobaczenia.